Dzień dobry, ja się nazywam Maciej Broniarz i tak jak dowiedzieliście Państwo przed chwilą, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim. Opowiem o prywatności, ale wyjątkowo nie w kontekście prawniczym, tylko w kontekście praktycznym. A przede wszystkim o różnych obiegowych opiniach i mitach, które wokół prywatności się pojawiły. Na pewno nie będę mówił o tym, jak należy się chronić przed inwigilacją ze strony państwa, bo to jest jakby nie ten target i też to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast będę mówił o tym, co ludzie robią źle albo jak ludzie źle rozumieją swoją prywatność i do jakich czasami absurdalnych sytuacji dochodzi. My mamy taką trochę chyba narodową cechę, że się znamy na wszystkim. Znamy się na piłce nożnej jak trzeba, znamy się na skokach naciarskich. Jak trzeba, to się znamy na bezpieczeństwie i prywatności. Jest taka aplikacja Signal. Kto z Państwa z niej korzysta? No to już mamy podejrzanych dysydentów, no dobrze. Signal to jest taka aplikacja, która jest takim komunikatorem internetowym na telefon komórkowy, który gwarantuje, czy teoretycznie gwarantuje, prywatność tej komunikacji. Signal jest taki fajny, że jak się go instaluje i na przykład zaczyna go używać jakaś osoba, którą mamy w książce adresowej, to dostajemy wiadomość, słuchaj, twój kolega taki, a taki też używa Signala, to może rozmawiajcie Signalem. I był taki moment, jak weszła nowa ustawa o policji, kiedy zacząłem dostawać takich wiadomości bardzo dużo. I w momencie, kiedy dostałem wiadomość pod tytułem twój hydraulik używa Signala, to stwierdziłem, że coś jest generalnie fundamentalnie nie tak. I rzeczywiście mamy taki problem, znaczy jest bardzo dużo poradników, jakichś hałtusów, jak należy chronić swoją prywatność w kontekście właśnie policji, w kontekście służb, czy na przykład jak należy zabezpieczyć swój telefon przez podsłuchem. Prawda jest taka, że nieważne co zrobimy, to jak służby będą chciały ten telefon podsłuchać, to i tak go podsłuchają i możemy go zmieniać na inny model i możemy wymieniać kartę SIM raz w tygodniu, to nic nie zmienia. Więc to są takie trochę obiegowe opinie. Kto z Państwa trzyma rzeczy w cloudzie? No dobrze, a kto w ogóle nie używa clouda? Uważa, że to jest złe, bez sensu, szkodliwe i tak dalej. No dobra, a kto jest absolutnie pewien, że nie używa clouda? Nie zawsze bawią takie rozmowy, szczególnie jak na przykład z prawnikami. Przepraszam, ja dosyć często jestem złośliwy wobec prawników, ale to absolutnie nie jest zasłużone. Na przykład znajomi adwokaci mówią, że oni bardzo dbają o bezpieczeństwo danych swojej firmy, na przykład nie wynoszą akt z kancelarii, bo to jest niebezpieczne, nieprofesjonalne. Ale czasami robią fotki tym aktom, no bo to tak wygodniej się trzyma na telefonie. I to jest tylko na ich telefonie, z telefonem się nie rozstają. Co też jest nie do końca prawdą, bo większość smartfonów robi tak, że tą fotkę wrzuca do clouda, żebyśmy potem mieli też na iPadzie, na komputerze i tak dalej, i tak dalej. Ale oni co do zasady clouda nie używają. Ten cloud się używa za nich. Kiedyś zadzwonił do mnie. Czy to jest w ogóle fenomen, jak to teraz działa? Nagle wszyscy czują się podejrzewani. Ludzie już nie dzwonią do znajomych informatyków czy informatyków, którzy zajmują się bezpieczeństwem z jakimiś takimi problemami normalnymi, tylko dzwonią, że oni są inwigilowani. I to jest trochę tak, jak ktoś jest hydraulikiem, to bardzo rzadko na imprezie u znajomych na imieninach ktoś mówi, słuchaj, bo tu mi kran cieknie albo tutaj mi spłuczka nie działa. Natomiast jak ktoś się zajmuje bezpieczeństwem, to regularnie to jest, słuchaj, ja mam taki problem, czy byśmy się nie mogli teraz tym zająć. Jest sobota, pierwsza nad ranem, jesteśmy po czterech piwach, to jest świetny moment. I ludzie dzwonią, że są inwigilowani. Zadzwonił do mnie znajomy przedsiębiorca, który mówi, słuchaj, wszyscy moi klienci się ze mnie śmieją, że jestem Arabem. Ja nie wiem czemu, ja faktycznie mam takie 2-3 fotki gdzieś tam, ale mam je tylko w domu. I na Facebooku taką mam fotkę, jak tam jestem ubrany w jakieś arabskie ciuchy, oni się ze mnie śmieją. No i on nie zapomniał, że jego telefon sobie synchronizował kontakty facebookowe z normalnymi. Jak dzwonił do klientów, to każdemu klientowi na telefonie się pojawiał tenże właśnie przedsiębiorca, którego serdecznie pozdrawiam, w arabskich ciuchach. I to znowu nie była żadna inwigilacja, żadne włamanie, żaden jakiś bardzo poważny incydent, tylko używamy narzędzi, których nie rozumiemy. Z tym cloudem to niestety jest tak, że to nie jest żadna jakaś wirtualna, magiczna chmura, tylko to jest gdzieś PC u kogoś. Jak ktoś kiedyś zobaczy od środka takie serwerownie, które zajmują się cloud computingiem, to pewnie też trochę nabierze dystansu do tego, jak bardzo ten cloud jest bezpieczny. Zwłaszcza, że tak naprawdę cloud to jest bardziej koncepcja przetwarzania danych, która została marketingowo opisana, bo to się działo od zawsze. Znaczy, ja od zawsze trzymałem kopię swojej poczty w 2 różnych miejscach i miałem do niej dostęp zdalny i nie potrzebowałem do tego cloud computingu, żeby to działało. I zawsze miałem kopię swoich wszystkich zdjęć z wakacji w różnych miejscach, też właśnie w tym celu. I nie było wtedy Dropboxa, nie było Google'a i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to się pojawił taki trend marketingowy, ludzie zaczęli z tego korzystać i tak to mniej więcej zaczęło działać. To się też jakby przedarło do
do opinii masowej. Ja widzę znajomych naprawdę w takim wieku raczej już zaawansowanym, którzy trzymają wszystkie swoje zdjęcia na Google'owej Picassie, bo to jest super fajne, tylko czasami mają te zdjęcia publicznie wystawione i tam jakieś właśnie zdjęcia z wakacji może oglądać cały świat, albo nie daj Boże, Google je indeksuje i wtedy już jest w ogóle śmiesznie. Ostatnio miałem taki bardzo ciekawy przypadek, ponieważ faktycznie do mnie regularnie dzwonią ludzie z dziwnym problemem. Zadzwoniła znajoma, która mówi, że ona się rozwodzi i no i generalnie to mąż chce od niej komputer z powrotem, żeby mu oddała, więc ona by chciała, żeby ktoś zbackupował dane z tego komputera, zanim ona mu odda, no bo ma jakieś tam swoje rzeczy i nie chce tego stracić. No więc zrobiliśmy backup tego komputera i okazało się, że jak to Macintosh ma w zwyczaju, zbackupował się cały, zbackupował się wszystkie dane, w tym również z konta męża, w tym również jego zdjęcia z iClouda, w tym również zdjęcia z różnymi paniami, z którymi się zabawiał. To znacząco upraszcza rozwód, jak się okazuje, dobry backup. Więc generalnie polecam. Albo nie robienie sobie zdjęć, to też jest równie dobry pomysł. Jak ktoś się dopatrzy, co jest na tym zdjęciu złego, to dobrze. To trochę tak wygląda. Ja kiedyś oglądałem taką dużą, za unijne pieniądze zbudowaną serwerownię, która właśnie miała być takim cloudem dla obywatela. Każdy Polak, jak chce, to może dostać clouda. I to było super bezpieczne, bo jak się wchodziło, to tam była skanowana siatkówka oka, trzeba było podpisać jakiś papierek, tam sprawdzano człowieka z dowodu, a na końcu on do tej serwerowni wchodził z panem ochroniarzem, pan ochroniarz stał przy nim, żeby ten człowiek tylko stał przy swojej szafie serwerowej, a nie daj Boże się nie błąkał. Ale z tyłu tej serwerowni były takie drugie drzwi, które były przyparte takim słoikiem z wodą i petami, bo chodziło też, jak panowie informatycy z tejże firmy chodzili na fajka, to nie chcieli za każdym razem wychodzić, wypisywać się, że właśnie wyszli, bo to też kadry widzą, ile ich nie było, jak ktoś pali regularnie, to wychodzi ze dwa razy na godzinę. No więc wychodzili sobie tyłem. Jak klienci byli zaprzyjaźnieni, to też wiedzieli, że tyłem się dużo prościej wchodzi i nie trzeba całej tej szopki robić. Więc procedury były, tylko bezpieczeństwo działało trochę inaczej. Tak na marginesie, to my ciągle zakładamy, że komputer jest osobisty. I jesteśmy przekonani, że skoro komputer stoi u nas na biurku i jeszcze nie jest laptopem, tylko jest zwykłym stacjonarnym PC-tem, to on jest bezpieczny, bo nikt się nie może do niego dostać. Telefon też jest bezpieczny, bo przecież nosimy go zawsze w kieszeni i się z nim nie rozstajemy. Kto z Państwa wychodzi z domu bez telefonu czasem? Tak, a prawda niestety jest taka, że telefon jest podłączony do sieci, komputer jest podłączony do sieci, ostatnio już nawet pralki są podłączone do sieci. Można sobie przez stronę na pralce tam puścić, żeby zaczęła na przykład suszenie za 2 godziny. To jest w ogóle super fenomenalne. I teraz jak to działa w praktyce? W praktyce zakładamy, że nasze dane są bezpieczne, bo one są w naszym lokalnym komputerze, a często nawet jeżeli te dane mamy na komputerze, to one są kopiowane do clouda, bo tak sobie system operacyjny robi. Ludzie bardzo się dziwili, to nawet któryś z niedoszłych polityków czy tam prezydentów przeżywał, że kupił sobie nowego laptopa i nagle na tym nowym laptopie znalazły się jego stare dane, które się przez jakąś diabelską chmurę przemigrowały. I to niestety tak działa. My w ogóle zapominamy, że te narzędzia to nie tylko działają na naszą korzyść, ale też robią duże rzeczy nie tak, jak zawsze byśmy chcieli. I zakładamy, że jest dobrze, a potem się dziwimy, kiedy zdarzył się problem. I teraz generalnie są dwa podejścia. To zdjęcie nie ma podtekstu politycznego, broń Boże, ja po prostu lubię zwierzęta. Ja się zgadzam z tym, że założenie, że wszyscy chcą nam zrobić krzywdę, to jest taki życiowy pragmatyzm. Natomiast zakładanie, że wszyscy są w zmowie, to już jest paranoja. I trochę to niestety tak wygląda. Ludzie są ostatnio przeświadczeni, rzeczywiście są inwigilowani. Jakieś 2 tygodnie temu zadzwonił do mnie znajomy pan mecenas, że on ma taką dziwną sprawę, bo ktoś mu się włamał na jego BlackBerry i wysyła przez jego telefon zaszyfrowane wiadomości. Ja mówię, no dobrze, to przywieź ten telefon. No i faktycznie z jego BlackBerry co kilka dni wieczorem wychodziły 2-3 SMS-y, które miały treść takich losowych krzaczków. No i rozmawiamy, mówię, dobra, co ty robisz, jak te SMS-y są wysyłane? Wiesz co, z reguły to już leżę w łóżku i czytam maile. I teraz paczka ciasteczek dla kogoś, kto zgadnie, co się dzieje z tymi SMS-ami, jak one się generują. No, generalnie jest tak, że pan jest zapracowany, pan usypia. I pan przysypia na telefonie, wciska losowe klawisze i się wysyła SMS lub 2. A ponieważ jakby ma zwyczaj taki regularny, że on czyta pocztę do uśnięcia, no to regularnie te wiadomości zaszyfrowane komuś tam sobie przekazuje. Jemu bardzo ulżyło, że nic złego się nie dzieje i że w sumie to wszystko jest w porządku. Natomiast rzeczywiście ludzie od razu skaczą do takich najbardziej absurdalnych konkluzji, bo to też jest trochę nobilitujące. Jak kiedyś zadzwoniłem do mojego klienta, jak się pracowałem w takiej komercyjnej firmie, mówię, pan co, mamy taki problem, włamali się do was na serwer.
I na co prezes mówi, ojejku, to super. Ja mówię, czemu super? No bo jesteśmy ważni. Ja bym nigdy na to tak nie spojrzał. No, jakby ktoś mi się włamał do garażu, pewnie bym się zdenerwował. A tutaj się okazuje, że nie jest pewna nobilitacja społeczna. I teraz niestety, jak to wygląda w takim realnym świecie? Największym wrogiem człowieka, który chce pilnować swojej prywatności, nie przed służbami, bo ja się trochę zgadzam z stanowiskiem, że no nie można popadać w paranoję, bo jak zaczniemy całkowicie się alienować od technologii, to tak naprawdę to życie będzie dużo mniej przyjemne i dużo gorsze jakościowo. Natomiast i tak nie uzyskamy tego, co byśmy chcieli. Możemy wymienić sobie naszego iPhone'a na starą Nokię i rzeczywiście nikt nam się nie włamie, nie zobaczy naszych zdjęć. Natomiast jak ktoś będzie chciał, to i tak będzie nas podsłuchiwał. I wbrew pozorom to nie jest tak, że jak się wyjmie baterię z telefonu, to się człowieka nie da podsłuchać. To jest tylko kwestia tego, jak bardzo ktoś jest zmotywowany, żeby nas podsłuchać. Tak. Ja bardzo lubię ludzi, którzy do mnie dzwonią i mówią, wiesz co, mam podejrzenie, że mój telefon jest na podsłuchu. Ja wiem, który? No ten, z którego dzwonię. Mówię, to super, to jest świetny pomysł. Taka ciekawostka, ostatnio robiłem taką ekspertyzę dla zaprzyjaźnionych właśnie prawników. Mieli problem, bo ktoś sobie w kancelarii wystawił lewy dokument, lewe upoważnienie do pobierania jakichś tam środków z konta firmy. I oni podejrzewali, że on prawdopodobnie włamał się na serwer firmowy, następnie skopiował sobie wzór podpisu z innego pisma, przekleił go i jakby na tej podstawie dał do notariusza fałszywy dokument. Sprawa okazała się wielokrotnie prostsza. To znaczy, pan był takim in-house prawnikiem w jakiejś firmie i regularnie chodził do notariusza, dając tony papierów do poświadczenia za zgodność z oryginałem. I po prostu podłożył sobie wydrukowaną kartkę, a notariusz tych kartek miał tam 200, nawet nie czytał każdej i nie sprawdzał, czy to jest podpis, czy wydruk, tylko po prostu machinalnie poświadczył za zgodność z oryginałem coś, co nie było oryginałem. To się niestety zdarza i tutaj taka rutyna zabija i generuje problem. Tak samo jest na przykład z ludźmi, którzy robią dużo przelewów i kto ma konto w PKS-a? Jak się wkleja w PKS-a numer konta do przelewu, to tam system coś zaczyna robić. Poza tym, że mówi, że teraz 500+ można składać. System mówi, żeby przeczytać ten numer, bo jest podejrzenie, że ktoś go podmienił. I są takie bardzo fajne wirusy, które właśnie podmieniają ten numer i wtedy my zatwierdzamy przelew, tylko on idzie w inne miejsce. Ostatnio widziałem bardzo uroczy przypadek, gdzie ktoś z uwagi na to, że wykonywany zawód nie pozwala mu jakby funkcjonować w mediach społecznościowych, a on mimo wszystko bardzo chce w tych mediach społecznościowych uczestniczyć, to założył sobie fałszywe konto. I niestety odkrył, że po pierwsze to wszyscy to konto jego znajomi znają, po drugie dziennikarze wiedzą o tym, że to jest jego konto. I się właściciel konta bardzo zdziwił, nie wiedział jak to się stało, aż okazało się, że założył to konto ze swojego oryginalnego służbowego maila. Więc wszystkie osoby, które miały do niego maila, dosyć szybko Twitter to zmaczował, porównał maile i powiedział, słuchaj, to jest twój znajomy, może chcecie się zaprzyjaźnić. No i tutaj właśnie cała misterna intryga nie zadziałała, bo ktoś nie przewidział jednego dobrego mechanizmu. To już chyba nawet kiedyś na Auli opowiadałem, tak ze 3 lata temu. W jednym dużym funduszu inwestycyjnym nagle zorientowano się, że ich dane są dostępne do kupienia na zewnątrz. No i była wielka analiza, jak te dane zostały ukradzione. Oczywiście rozważono włamanie, ściągnięto jedną firmę, która robiła analizę powłamaniową, nic nie znalazła, w związku z czym ściągnięto drugą, żeby sprawdziła, co ta pierwsza przeoczyła. Nadal nic nie znalazła, aż się okazało, że najnormalniej w świecie przyszli do firmy panowie, powiedzieli, że jest awaria i że się leje z klimatyzatora. Pan ochroniarz poszedł do serwerowni, zobaczył, faktycznie się lała woda. Więc wpuścił panów, żeby panowie naprawili. Panowie sobie weszli naprawiać z takimi fajnymi wózkami ze sprzętem, powkładali do tych wózków, co chcieli i wynieśli. A na końcu jeszcze dali panu flaszkę w ramach podziękowania, że był taki pomocny. A teraz jest, jak panowie popsuli klimatyzację, no poszli do budynku obok, dali panu ochroniarzowi drugą flaszkę, powiedzieli, że się będą oświadczać, tam jeden z nich, i że chciałby zrobić zdjęcia zachodu słońca nad Warszawą, czy ten go na dach nie wpuści. No to ten go wpuścił, przeszli po dachu, popsuli klimatyzację na górze i pozamiatane. Nie było grama technologii, wszystkie procedury security zadziałały, zawinił czynnik ludzki. I to niestety trochę tak funkcjonuje. A, mogę w sumie tak. Ktoś rozpoznaje te kawałki oprogramowania? Czy może... Kto używa Tora tak na co dzień? No dobra. A kto używa jakiegoś bezpiecznego komunikatora?
Signale na przykład. Tak, tak, tak. No dobrze, a kto sobie szyfruje dysk TrueCryptem albo VeraCryptem? A kto w ogóle sobie szyfruje dysk w komputerze? No dobrze. Artur, ty szyfrujesz? Rozumiem. To nie wiem. Dobrze, a kto kupił sobie teraz w ciągu pół roku konto do VPN-a, żeby władza go nie inwigilowała? No to trochę w innym celu. I inna władza cię inwigiluje. Wszyscy nas inwigilują. Art robi raport. Natomiast... I do chmury, tak. Będzie wiedział, co ma ściągnąć. Czytałem kiedyś wspomnienia jakiegoś gościa, który był zakonnikiem za PRL-u i on opowiadał, że mieli problem, bo młodzi klerycy dla żartu zgłosili się chyba w 20 na policję, że oni będą, znaczy na milicję wtedy, że oni będą współpracować. I to był taki analogowy atak DDoS, bo trzeba było te zgłoszenia przetworzyć i goście potem już się nic nie zraportowali, natomiast wygenerowali dużo pracy dla oficerów. To jest trochę tak, jak wszyscy zaczynają używać Tora i VPN-a, to z perspektywy na przykład oficera śledczego to jest super komfortowa sytuacja. Zakładamy, że tutaj tylko jedna osoba, na przykład Artur, robi coś nielegalnego. I sobie wszyscy korzystają z otwartego internetu. Przepraszam, ale nie chciałem zawsze prawników atakować, więc tym razem... I zakładając, że jakby chcemy przeanalizować, co się tutaj dzieje, to trzeba w ten ruch sieciowy się wkopać i trzeba jakby każdą sesję przeżyć osobno. Ale jeżeli nagle widzę, że jeden gość zapina Tora, to ja już nie muszę przeglądać wszystkich innych, bo mam podejrzenie, że to ten właśnie robi coś podejrzanego i mogę tylko jego sobie praktycznie poinwigilować. A to nie jest tak, że Tora nie da się rozszyfrować, to nie jest tak, że w 100% Tor gwarantuje naszą anonimowość, bo bardzo łatwo wyciekają dane użytkowników Tora, którzy są przekonani, że używają Tora i są anonimowi. Bardzo lubię ludzi, którzy używają Tora, a potem się logują na własnego Facebooka, na własnego Gmaila. I to jest takie rzeczywiście security na wysokim poziomie. Tak, tak niestety to trochę wygląda w praktyce. Operujemy obiegowymi opiniami, używamy VPN-a, bo tak jest bezpiecznie. Nieważne, że nie wiemy, co ten operator VPN-a robi, może właśnie on zgrywa cały nasz ruch sieciowy. I jak służby przyjdą, to już nie będą musiały pytać się 16 różnych serwerów, gdzie się logowaliśmy, tylko pójdą do operatora, poproszą o kopię ruchu. A może ten operator w ogóle po prostu zgrywa ten ruch i patrzy, co my robimy i za chwileczkę się okaże, że ta firma zniknęła i jednak nie jest super bezpiecznym operatorem VPN-a z Kajmanów, tylko jest gośćmi skądinąd, którzy po prostu kradli nasze dane i właśnie nasze karty kredytowe można kupić bardzo tanio w internecie. Ostatnio poniżej dolara za numer, to już jest bardzo dobra cena. Znaczy tak kolega mi opowiadał, że kogoś zna, kto tak kupuje. Dobrze, to skoro Maja pokazuje, żebym kończył, czy są jakieś pytania?